No trochę czasu nie słyszeliśmy się w tego typu materiałach, ale z racji na ostatnie wydarzenia i wizję łatwych wyświetleń postanowiłem nagrać dla Was film odnośnie koronawirusa i tego, jak wpłynie on na CSGO. Generalnie nie będę się jakoś rozgadywał na temat samego wirusa, bo biorąc pod uwagę, że trąbią Wam o tym dosłownie na każdym kroku, zapewne wiecie, że na świecie panuje pandemia i najlepiej jakbyście przez co najmniej 2 tygodnie nie wychodzili z domu, gdyż wirus szybko się rozprzestrzenia, a same objawy mogą wystąpić nawet dopiero po 2 tygodniach. Stąd chociażby decyzja premiera o zamknięciu placówek oświatowych na przynajmniej 2 tygodnie, żeby uniemożliwić wirusowi rozprzestrzenianie się na szerszą skalę. Generalnie chciałbym Was teraz uświadomić, że ta przerwa od szkoły nie wynika z byle czego, bo aktualna sytuacja na świecie i w Polsce jest dość ciężka. Dlatego chciałbym do Was zaapelować, żebyście posłuchali się zaleceń Ministerstwa Zdrowia i zostali w domach. W ten sposób unikniecie potencjalnego zarażenia się wirusem, który o dziwo nie działa aż tak drastycznie na osoby młode, ale pomyślcie tutaj o Waszych rodzicach, a w szczególności dziadkach, którzy ze względu na swój wiek nie będą mieli aż takiej dobrej odporności jak Wy. Jeżeli macie jakieś zaległe tytuły do ogrania, to jest to niewątpliwie najlepszy czas, żeby nadrobić zaległości. Dorzucając swoją cegiełkę do zachęcenia Was do wzięcia udziału w akcji Zostań w domu, ogłaszam maraton tematycznych filmów z CSGO, jak chociażby nowe sposoby na zarobek. Filmy będą pojawiać się codziennie o godzinie 15 przez 7 dni, począwszy od dzisiaj. Dodatkowo codziennie o godzinie 19 będą pojawiać się najlepsze shoty z Twitcha z ostatnich dni. Mam nadzieję, że choć trochę umilę Wam czas moimi materiałami i zachęcę Was do zdania sobie sprawy z powagi sytuacji i uświadomienie sobie, że zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa zależy tylko i wyłącznie od nas. Dodatkowo z okazji 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale wraz z ekipą i stroną GeForce Keys zorganizowaliśmy dla Was konkurs na kosę Talon Knife Crimson Web wartą ponad 1200 zł. Link do konkursu znajdziecie oczywiście w opisie. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku konkurs na tego skina, a jeżeli chcesz go wygrać, należy oczywiście zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem oraz w komentarzu napisać hashtag zostań w domu, dodając przy tym swój tradlink. No i po tym jakże wyczerpującym wstępie przejdźmy do tematu głównego tego filmu, a mianowicie wpływie koronawirusa na CSGO. Najbardziej oczywistą rzeczą jest odwołanie wszystkich większych turniejów, jak miało to miejsce w przypadku ostatniego IM Katowice, gdzie decyzja o odwołaniu całego eventu pojawiła się dopiero dzień przed planowanym rozpoczęciem, gdzie myślę, że w praktyce niewiele to dało, gdyż duża ilość przyjezdnych prawdopodobnie znajdowała się już w Katowicach, gdzie równie dobrze mogli oni zwiedzać miasto, przebywać w różnego rodzaju klubach, restauracjach lub postanowili po prostu dopingować swoje ulubione formacje pod spodkiem, więc ryzyko zarażenia się wirusem było tutaj równie duże. Generalnie z powodu odwołania całego wydarzenia wszelakie firmy, jak i organizacje, które miały zarezerwowane wszelakie stoiska i gadżety, straciło setki tysięcy złotych, jak chociażby Pompa Team, które jak wspominał na swoim filmie i samo straciło ponad 250 tysięcy złotych, co jest wręcz kolosalną kwotą. Generalnie podczas całej tej epidemii wiele ludzi popadło w panikę i zaczęli oni masowo wykupować wszelakie środki czystości, maseczki, które swoją drogą w praktyce niewiele dają, makarony, ryże, papier toaletowy itd. Wywołana tą sytuacją panika odbiła się negatywnie na akcje wszelakich firm, które notują teraz najwyższe spadki. Wszelakie kursy kryptowalut również bardzo mocno spadły, a nawet ceny skinów do CS-a, gdyż najzwyczajniej w świecie ludzie, którzy popadają w panikę, sprzedają swoje skórki za realną gotówkę, żeby na wszelki wypadek się zabezpieczyć. Stąd jeśli planowaliście zakup jakichś skórek do CS-a, to z pewnością jest to bardzo dobry czas na sfinalizowanie transakcji. Dodatkowo na samej epidemii wirusa dużo trudności będą mieli gracze, którzy po dłuższych przerwach odgrania LAN-ów przy publiczności mogą najzwyczajniej w świecie zapomnieć jak to jest, co skutkować może zbędnym stresem, bo jednak granie turniejów online znacznie różni się od rozgrywania meczy o stawkę przed udziałem publiczności. No i ostatnią rzeczą, o jakiej chciałem wspomnieć, jest niedawno ustanowiony rekord graczy, który przekroczył magiczną barierę 1 miliona graczy, którzy w tym samym czasie odpalili naszą ukochaną strzelankę. Nie ukrywajmy, że wprowadzenie kwarantanny oraz zamknięcie szkół nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach na świecie bardzo mocno przyczyniło się do pobicia tego rekordu, gdyż najzwyczajniej w świecie wszyscy siedzą w domach i mają znacznie więcej czasu na pogranie w gierki. No i co, to by było na tyle, dajcie znać czy macie jakieś inne pomysły o tym jak koronawirus wpłynie na CSGO i pamiętajcie oczywiście o tym, że rozwój całej sytuacji z koronawirusem zależy tylko i wyłącznie od tego jak bardzo będziemy stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, więc przypominam jeszcze raz, siedźcie w domach i pod żadnym pozorem nie wychodźcie na dwór. Mam nadzieję, że maraton, który dla Was przygotowałem, spodoba Wam się i zachęci Was do wzięcia udziału w akcji Zostań w domu. Przypominam oczywiście o konkursie na początku filmu, no i co, ja się z Wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.